Cześć wam. Wciąganie palców z gryfu podczas robienia pull-off. Uwaga. To jest właśnie dosyć skomplikowana rzecz. Uwaga, naprawiam kabel. Dosyć skomplikowana rzecz, ponieważ o ile łatwo jest zagrać nam hammer-on, czyli zagranie tym młoteczkiem, łatwo jest nam zagrać właśnie ten to młoteczkowe uderzenie. Ciężko jest nam oderwać na początku palce. I niektórzy się zastanawiają właśnie, skąd się bierze ten dźwięk podczas odrywania palca, ponieważ jeśli ja go tylko zabiorę, to tak nie za bardzo jakoś to wychodzi. Tutaj kluczem do sukcesu jest pomyślenie sobie, że palec, który zdejmujemy ze struny, to jest, można powiedzieć, że to jest jakby piórko, które po prostu musimy uderzyć strunę, czyli jakby po prostu szarpnąć ją w dół. Specjalnie teraz tak jakby przyjaskrawiam, robię takie miauczenie. Widzicie, jak to ja odrywam każdy palec, jakby on troszkę najpierw idzie w dół, troszkę w dół i wtedy dźwięk się wydobywa. Teraz widać nawet w kamerze, że pod wpływem tego stymowania struna się troszeczkę ugina. Nawet to robiłem specjalnie mocniej, żeby ona się ugina, po prostu ja ciągnę tą strunę. I tutaj najlepiej sobie zrobić takie ćwiczenie, na przykład właśnie w tym stylu, że po prostu mamy dwa dźwięki. No oczywiście nie da się tego tak zupełnie rozłączyć z tym hammer-onem, z tym uderzeniem młoteczkowym, ponieważ no to jest jakby taka technika łączona, z której głupio byłoby tylko próbować szarpać strunę w dół. W każdym razie na przykład takie ćwiczenie, o, gdzie mamy raz, jest hammer on. Albo na przykład właśnie to ćwiczenie, co teraz zagrałem, czyli po prostu gramy sobie. Tu mamy w sumie ten ruch tylko pull off. Chociaż właściwie też jest hammer oczywiście na początku, bo albo uderzę piórkiem, albo uderzę hammer onem. W każdym razie to można sobie przećwiczyć dużo. Można sobie też pomóc tak jak ja to robię. Sobie po prostu kładę tutaj rękę, która powoduje, że te puste struny teraz nie przeszkadzają nam. Troszeczkę ja zasłaniam pewnie kamerę. Na przykład teraz można sobie zrobić. No trochę to jest męczące, ponieważ tutaj zaczynają boleć tutaj też mięśnie od takiego nadwyrężonego, przesadnego, można powiedzieć, tutaj pull-offowania. Myślę, że to rozjaśniło parę bajerów, takich parę rzeczy. Subskrybujcie kanał, błagam was!